Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, 45 odcinek przed nami, a my spróbujemy dostać się dzisiaj do Saida. Briggs powiedział mi o schwytanej kobiecie. Dobrze, możesz przejść, ale tylko jeden raz, trzymaj łapy przy sobie, pomogę ci je odciąć. Kradzież mieszka będzie ryzykowna. Czyli to jest nasza okazja, żeby porozmawiać w sumie z Saidem. Co to za ostrze nosisz ze sobą? Mam na myśli tą lichą broń. Znalazłem ją w rzece. Młody, broń, którą nosisz, należy do mnie i mam nadzieję, że rozumiesz, jak bardzo jest dla mnie ważna. Jednak widzę, że utraciła swój blask. Zanieś ją do Rachel, powinna ją odratować. Pospiesz się. O czym ty pierdolisz do mnie w ogóle? Przecież masz już przyzwoitą broń. Co jest takiego specjalnego w tym ostrzu? Mam już przyzwoitą ilość złota, co byłoby szczególnego w większej ilości złota. Rozumiesz, co mam na myśli? Ostrze, które znalazłeś, było prawdopodobnie najlepszą bronią, jaką kiedykolwiek trzymałem w rękach. Dlaczego miałbym zrezygnować z tej broni teraz, kiedy znów jest w zasięgu ręki? Chodzi chyba o ten zdobiony miecz, prawda? Rozumiem. To dobrze. Skoro ta broń była dla ciebie tak ważna, to jak w ogóle ją straciłeś? Jak śmiesz marnować mój czas na coś takiego? Porozmawiaj z ludźmi w obozie, jeśli chcesz usłyszeć o mnie historię, nie wkurzaj mnie. Dobra, poczekaj. Briggs wynajął mnie, żebym sprzedał dziewczynę. Chciałbym z nią porozmawiać. Rozumiem, po prostu zejdź na dół. Powiedz strażnikowi, że dałem ci pozwolenie na przejście. Ale nie dotykaj jej, to popsuje jej interes, a nie chciałbym tego uświadczyć. Mam jeszcze jedno pytanie. Wykonuj swoje obowiązki i nie przeszkadzaj mi więcej. Okej, no to super, naprawdę. Księga wiedzy, dobra. Wytrych. Ja się trochę tutaj rozejrzę. Co prawda niewiele tutaj chyba zrobię. Okej, tam jest ten ziomal. A co jest w drugiej części domu, bo w sumie byłam pewna. Kurde, nie wiem, ale wejdę sobie tutaj zobaczyć. To są ziarna czarnego pieprzu, jakbyśmy chcieli. Jest febre. Są też dziewczyny. Hej, ty. Nie mogę z nimi gadać. Hej. Okej, mogę tylko go okraść. 110 zręczności, mam tyle. Ja nie jestem przyzwyczajona, że mamy tyle zręczności, ale to kwestia ostatnich naszych... Wiecie co? Zakupów. Znaczy się... No, w sumie tak, zakupów. Czemu ty leżałaś na ziemi, to ja nie rozumiem. Aż tak cię wykończył? Chłop, na to wychodzi. Dobra, no to spadamy w takim razie na dół. Najgorsze jest to, że ja nie mogę z Saidem pogadać o tym, co mnie naprawdę interesuje. I mam nadzieję, że się to zmieni, bo jak nie, to będziemy mieli trochę problem. Dobra. Siemano. Stój, dalej nie przejdziesz. Mam pozwolenie Saida na zobaczenie więźnia. No dobra, ale trzymaj łapska przy sobie, nie toleruję przemocy. Okej, no. Karel. Zobaczmy, co mogę z nią zrobić. W sumie nic nie mogę z nią zrobić, bo już tu byłam, więc nie mogę. To możemy sobie otworzyć. Niewiele mi to daje. Już ją wypytaliśmy, o co mogliśmy w sumie. Trzeba ją teraz sprzedać. Myślę, że fajnie by było podziałać się z... W sumie, może nie z Mentulą, bo to takie dosyć oczywiste. Kurde, no. Już nie mogę wejść z powrotem. Czy mogę? W teorii mogę, ale boję się, że Nelfgar będzie miał do mnie focha, jak będę chciała wchodzić. Nie, możemy już na luzie wchodzić do Saida, także git. Czy mogę iść do Rachel na przykład z tą bronią? Poczekaj chwilę, o co chodzi? Co za dziwne ostrze, które nosisz? Masz na myśli ten szmelc? Zgadza się, skąd je masz?
Znalazłem je w rzece. Wiesz, ta broń należała kiedyś do Saida. Ciekawe, a co teraz? Jak możesz sobie wyobrazić, Said chciałby odzyskać swoją własność. Pozwól, że złożę ci ofertę. Ofertę? Zamieniam się w słuch. Zdobędziesz spore uznanie, jeśli uda ci się przywrócić arcydzieło Saida. Musiałabym je tylko naprawić. A ty co będziesz z tego miała? Powiedzmy, że interesuje mnie widok tego, jak daleko zajdziesz i chciałabym trochę popchnąć cię we właściwym kierunku. Reszta zależy tylko od ciebie. Oczywiście będziesz mi winien pewną przysługę, a przysługi są tutaj rzadkim, bezcennym towarem. Na pewno bym na tym skorzystała. Pomyśl o tym, mogę naprawić miecz, ale potrzebuję w tym mojej pomocy. Tu pojawiasz się ty, bo w końcu nie będzie to dla ciebie takie łatwe. Okej, co mam zrobić? Jak być może zauważyłeś, nie jest to prosta broń. Ostrze wykonano ze stopu złota i platyny. Lepiej oszczędzę szczegółów technicznych. Wszystko, co musisz zrobić, to dostarczyć mi trochę surowców do pracy. Potrzebuję trochę złota z platyną, które wytopię. Zawartość platyny jest kluczowa, aby nadać broni solidność. A gdzie mam znaleźć? W Asun złoto nie jest wydobywane tylko w kopalni. Z pewnością znajdziesz kogoś, kto zajmuje się różnymi metodami wydobycia złota. Oprócz tego potrzebuję jeszcze tylko czarnej perły. Zdobycie tego będzie nieco trudne, o ile wiem, nie ma ich zbyt wiele. A gdzie mam zacząć? Popytaj handlarzy, przemierzaj lasy, jaskinie. To wszystko? Wróć, gdy zbierzesz, a przywrócę mieczowi jego dawną świetność. Chyba mamy wszystko. Jak Said mógł stracić broń? Wydaje mi się, że nikt nie jest tego pewien. Opinie są bardzo różne, a sam Said nigdy o tym nie mówił. Zauważyłem. Nie możesz go winić. To trochę krępujące, kiedy się nad tym zastanowisz, ale nie mów mu o nic o tym. Chciał byłoby trochę dłużej zachować dumną twarz. Jak myślisz, co się stało? Mam to w dupie. Jeśli o mnie chodzi, Said może być wiecznym mamisynkiem albo nosić różową bieliznę. Mimo to nadal jest szefem. To, co się wtedy wydarzyło, nikogo nie dotyczy. Said wielokrotnie się sprawdzał, więc liczy się to, że ma nasz szacunek. Okej. Czemu ta broń jest taka ważna? Chcesz to wiedzieć? Czysta ciekawość. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Zostanie to, powiem ci, ale zostanie to między nami. Okej. Said dzierżył tę broń, odkąd go znam. Dla niego to symbol jego mocy, jak berło króla. Said zwykle nie używa magii i tym podobnych rzeczy, jednak ta broń może mieć magiczny rdzeń. Jest lekki i łatwy do przenoszenia, ale nie dla każdego. Można by pomyśleć, że potrafi doskonale dostosować się do ciała swojego użytkownika. Dla mnie jest dość ciężki i nieporęczny. Tak jest w tej chwili. Coś jest z nim nie tak. Czegoś mu brakuje. Okej. Co jeszcze musimy zrobić? Powiem ci, kiedy przywrócę ostrze do użytku. Poczekaj. Dość duży wydatek jak na miecz. Czemu miałbym się tym przejmować? Chyba nie muszę wspominać, że Said jest bardzo potężny. Choć może wydawać się bezlitosny, zimny i nieprzewidywalny, nie jest niewdzięczny tym, którzy mu pomagają. Przywrócenie dawno zaginionego symbolu w pełnej okazałości powinno przynieść trochę chwały. To zadziała tylko na twoją korzyść, prawda? Dobra. Mam materiały. Nieźle nawet, do czego się przydałeś. Daj mi trochę czasu. Po prostu wróć jutro, ale jeszcze nie skończyliśmy. Okej, to możemy tak doprecyzować sobie. Co jeszcze musimy zrobić? Przywrócę ostrze, dobra. Okej, może być. Jak my stoimy godzinowo? No, za niedługo mamy wartę, więc wypadałoby chyba nie spać. To tylko negocjacje. Zaplanowane przestępstwo. No, jesteśmy u Saida, ale nie możemy z nim rozmawiać. Kurde, mamy dużo tych zadań, no nie? Dobra, no chyba jedyne, co nam pozostaje, to wyjść poza obóz. Spróbujemy zająć się tą wartą, żeby tego nie zmarnować. W sumie jeszcze możemy zajrzeć do Low, bo on teraz może nam dać dodatkowe jakieś zadanie, prawda? Pomógłbyś mi sprzedać ziele? Dlaczego? Mam mnóstwo skrętów, ale pozbycie się ich samemu to prawdziwe wyzwanie. Okej, z chęcią pomogę. Daj mi znać, kiedy możemy zacząć.
Okej, jestem gotowy. Dobra. Chodź za mną, przed nami długa droga. Dokąd idziemy? Pójdziemy do portu. No dobra, no. Chyba damy radę w ten sposób, nie? Nie myślałam, że będziemy mieli jakiegoś questa. Nareszcie jesteśmy, teraz słuchaj uważnie. Być może zauważyłeś, że władze miasta niedawno zakazały sprzedaży ziela. Chyba, że o tym słyszałem. Kompletna bzdura, nie pozwolimy, żeby to nas powstrzymało. Ale musimy być ostrożni i nie możemy dać się złapać. W przeszłości strażnicy zbyt wiele razy widzieli, jak sprzedawałem towar. Byłoby zbyt ryzykownie, gdybym miał go przy sobie. Z pewnością mnie przeszukają. Weź to ziele, spotkamy się przy stoczni. Okej, przy stoczni, tak? Dobra. Fajnie, że ty też, kuźwa, tam idziesz. Dobra, no... Wiadomo, gdzie jest stocznia, także chyba popędzimy normalnie. O matko. Dobra, no i co? Dobra, no biegnie tutaj. Jestem. Masz paczkę? Jasna sprawa, trzymaj. Okej, zaczniemy sprzedawać ziele. Dam ci 20 skrętów, powinno wystarczyć. Kiedy jeden z nas skończy, uda się właśnie tutaj. To dobre miejsce na spotkanie. Poproś o 20 roperii za skręta, tylko nie próbuj niczego sprzedawać rekrutom. Okej, dobra, no to spróbujmy coś z tym zrobić. Nie wiem, skąd ja tą paczkę niby wytrzasnęłam, ale okej. Tutaj mieliśmy w stoczni parę ludzi. W ogóle Hamian jest jeszcze... jakby do kradzieży. Mam przy sobie trochę ziela. Dawaj jednego. Dobra, dobra. Widzę, że my się nie musimy za bardzo nimi przejmować chyba. Po prostu musimy sprzedać te skręty. Mamy też liczbę, ile pozostało, więc to na pewno na plusik. Cześć, Igor. Chcesz ziele? Postradałeś rozum, zostaw mnie. Dobra, no to nie, to nie. Kto będzie chciał, ten będzie chciał, wiadomo. O matko, nie, nie wpadnij do wody. Nie, do wody. O matko, dobra. Przynajmniej tu jest drabina. Kurde, nie wiem, co z tą wartą. O którą godzinę chodzi, jak jest mowa, że wieczorem. Chcesz bagienne ziele? Postradałeś rozum. Trudna kradzież. Chcesz kupić? Jasne, że chcesz. Wyglądasz na takiego, co chce. Gustaw. Chcesz bagienne ziele? Nie chcesz, dobra. No to nie. To idziemy dalej. Tutaj na pewno będą chcieli marynarze. Nie uwierzę w to, że nie chcą. Chcesz bagienne ziele? Jasne, że chcesz. Ty też pewnie chcesz. No wiadomka, dobra. Luther, ty też może. O, oni też kupują ode mnie momentami więcej. A to pięknie akurat, to dobrze. Idziemy zobaczyć jeszcze tutaj. W sumie może Olof też chce, nie? Przy okazji też kradzież. Dobra, pokupowali. Zostało mi całe zero. Kurde, że też tyle wydają na skręciochy, nie? Dobra, idziemy do Igora. Znaczy się do Low. Sprzedałem ziele. Ja też skończyłem. Póki co zatrzymaj pieniądze. Rozliczymy się później. Teraz pójdziemy do miasta. Mam tam wielu klientów. Dobra, szybka podróż. Jest godzina 17. Dobra. Idziemy za Low w takim razie. Okej. Okay. Niestety, ale tych biedaków nie stać nawet na skręta. Ale właściciel burdelu jest jednym z moich najlepszych klientów. Dostarcz mu 15 skrętów. Dostaje w specjalnej cenie 15 roperii. Okej, masz to jak w banku. Mentuli byśmy się mogli jeszcze zapytać o to, czy nie chciałby kupić tej laski, ale w sumie nie chcę Mentuli jej sprzedawać. Mam dla ciebie ziele. Ile chcesz za skręta? 15. Dobra. Nie będziemy do Mentuli jej dawać. Myślę, że do tego drugiego typa spróbujemy.
Mentula dostał ziele. Sprzedałeś 15 za skręta? Tak. No to przejdźmy do środkowej dzielnicy. Weź te paczki i przemyć ją przez bramę. Spotkamy się na targowisku. Dobra, bo nie wiem jak z tą wartą. Mam nadzieję, że zdążymy, że nic nie popsujemy. Bo byłoby mega smutno, jakbyśmy coś zepsuli. Wydaje mi się, że powinniśmy normalnie móc wejść, nie? A jak nie, no to coś będziemy musieli wymyślić. Okej, widzę, że mnie nikt nie zatrzymuje, więc elo. Low widzę, też sobie ładnie radzi. Już jestem. Dam ci powiedzmy 25 skrętów. Kiedy skończysz, wróć na targowisko. Okej, no to sprzedajemy. Ardam, chcesz może? Chcesz ziele? Jasne, że chcesz. No jesteś z wolnego obozu, jak masz nie chcieć. Emanuel, możliwe, że będzie chciał. Szukam oka Dragomira. Ty przypadkiem nic o nim nie wiesz? Brzmi znajomą. Mowa o nim w legendzie o Dragirze. A tak, wiem o czym mówisz. Ale nie mogę ci pomóc, zapytaj jednego z magów. Jeśli ktoś coś o tym wie, to na pewno oni. Okej, dzięki wielkie za info. Postradałeś rozum. No na pewno. Zamożny obywatel, na pewno będziesz chciał skręta. No jasne, przecież ci obywatele to też kupują. Jak nie wiem. Fajnie, bo kupują więcej ode mnie. Przez co możemy troszeczkę mniej, wiecie. W sensie szybciej nam to idzie, nie? Okej, ty nie chcesz. Ale może Fengar będzie chciał? No pięknie. Ciekawi mnie, czy Ramona? Nie. Widzę, że kobiety takie niechętne trochę. Tutaj też możemy zapytać. Możesz mi coś powiedzieć o oku Drahira? Oko tego starego capa? Myślę, że istnieje wspaniała książka pana Gerharda Holdza. W swoim zbiorze różnych legend i baśni opisuje wszystko, co warto wiedzieć o Dragirze. Sam nie pamiętam teraz szczegółów, ale zapytaj historyka w bibliotece w górnej dzielnicy. Powinien być bardzo zaznajomiony z twórczością Gerharda. Kurde, stary, górna dzielnica to w ogóle mnie tam nie wpuszcza. Przestraszony mężczyzna. Chcesz kupić ziele? Okej, chyba nie chcesz. Mikę. O, pięknie, superowo. Tobias pewnie nie chce. A jednak chce, pięknie. Szukam oka Dragira. Ty przypadkiem mi o nim nie wiesz? Chyba nie myślisz, że on istnieje, prawda? Cóż, właściwie tak, nic o nim nie wiesz? Nie mówię, że jestem wszechwiedzący, ale nic o nim nie czytałem. Zapytaj jednego ze starych magów. Starych magów, no dobra. Elmar, chciałbyś może ziółko? Nie chcę twoich towarów. Ziółko. Pięknie. Zróbmy zapis. Mam nadzieję, że tą wartę to nie spierdzielę tego zadania. Bo byłoby mi bardzo przykro. Co prawda trochę nam się tutaj schodzi, no ale... Może Herold będzie chciał ziele? Pięknie, cudnie. Najlepiej to by było iść do karczmy, nie? Tam na pewno kupią ode mnie. Możliwe, że nawet hurtowo. Takich babek to ja się nawet nie będę pytać, bo one nie chcą. Zamożny obywatel, ty na pewno będziesz chciał ziele. No przecież, aż 3 kupisz. Hej, ty. Barim. Pięknie, już wykupiliśmy. Super. Niby kurde nielegalne, a tutaj wszyscy palą mnie. Standardowo. Okej. Idziemy do naszego ziomala. Sprzedałem całe ziele. Wszystko idzie zgodnie z planem. Na razie zrobię sobie przerwę i nabiorę się w tawernie. Możesz iść ze mną lub spotkamy się w wolnym obozie. Przynajmniej tam tego nie zakazali. Dobra, no to w wolnym obozie. To cudownie. To wracamy w takim razie do obozu bandytów. I idziemy na wartę, tylko muszę się wymanić, bo nie mam nic. Dobra. Teleport, jeszcze raz. Obóz bandytów. Cudownie. Myślę, że bardzo ładnie nam to wszystko tutaj gra.
Fajnie, bo jeszcze mamy kłościka u Low. Myślę, że jak mu pomożemy, to będzie w stanie mi coś poradzić odnośnie tego bagiennego ziela. Plus, myślę, że powie mi, gdzie szukać tej rośliny. Więc nam się te zadanka ruszą, no bo wtedy już mi zaufa. Zrobimy dla niego tam parę questów i w ogóle. Ferhat, czy to już ta warta, czy jeszcze? Możesz już iść na randkę. W porządku, jeszcze raz dziękuję. Baw się dobrze. Okej, czyli to na tej zasadzie działam. Zobaczmy w takim razie, co ja muszę teraz zrobić. Ferhat wyruszył w drogę. Powinienem porozmawiać z Grindem o tym, co mam robić. Grindem, tak? A to Grind jest gdzieś tutaj obok, czy Grind jest na innym posterunku? Tutaj jest chyba Grind. Więc dzisiaj jesteś z nami, czyż nie? Wygląda na to, że tak. Nie zdziw się, jak szybko się znudzisz. Stanie na straży nie jest zbyt interesujące. Są gorsze rzeczy. Chcesz piwo? Dlaczego nie? Dzięki. Okej, urwał nam się film. Halo, Grind? No nie wygląda to dobrze. No, napiliśmy się piwa i co? Kurde, nie wiem, nie podoba mi się to. Na pewno nam się przyda pochodnia. Bo się zaczyna robić ciemno. Okej, mamy pochodnie. No i co ja mam, przepraszam? Nie mogę w to uwierzyć, nadchodzą rekruci. Powinniśmy zaalarmować obóz? Nie, pamiętaj, jesteśmy tylko myśliwymi, no nie? Dobra. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór, chcecie kawałek pieczonego mięsa? Nie, dzięki. Co robicie tutaj na pustkowiu? Jesteśmy myśliwymi, to dość oczywiste. Dokąd prowadzi ta droga? Na nasz teren łowiecki, nie szedłbym tam na waszym miejscu. Dlaczego nie? To niezwykle niebezpieczne miejsce. No, no. Czy mogę spytać, co was tu sprowadza? Mamy misję do wykonania. A co to za misja? To nie twój zasrany interes. Wstać lewą nogą, czy co? Nie żartuj sobie. Jest was tylko dwóch, czy gdzieś jest reszta? Jesteśmy tu sami, jeśli to masz na myśli. Przyjrzyj się też drodze z bliska. Nie radziłbym tego na waszym miejscu, ale skoro musisz... Chyba musimy ich przypierdzielić, mnie. Co mam zrobić? Ja bym ich w sumie zastrzeliła chyba. Mogę? W ogóle chłop miał to w dupsku. Nie wiem, czy to dobrze, że ich zastrzeliłam, czy nie. Zaraz się okaże chyba. Bo oni by poszli, byłby naprawdę kwasik, nie? Zobaczmy. Załatwimy ich, będą łatwym celem w kanionie. Myślisz, że naprawdę są sami? Nie, nie wędrujesz po pustkowiu w środku nocy w dwie osoby. Musieli wiedzieć, gdzie możemy być. Pójdziemy za nimi i ich zabijemy. Jeden z nas ostrzeże Saida. Okej, no to się wczytujemy w takim razie. Bo przedwcześnie ich pokonałam. Znaczy wiecie, no oni i tak ich pewnie zabiją. Czyli dobra, teraz idziemy z tobą pogadać. Tak, dobra. No, oni ich tutaj... Oni ich załatwią, więc na luzie. Dobra, okej, widzę, że Grind idzie gdzieś. Cholera, za tobą. Rekruci? Pozbądźmy się ich. O cholera, jasna. Dobra, spróbujemy wystrzelać ich. W sumie to ja nawet się nie zapisywałam, nie? Co nie jest dosyć dobre, bo zaraz być może będzie agro na mnie. Chociaż widzę, że nie chcą na mnie agro mieć.
Ale widzę, że mój sniper mode działa momentami. Dobra. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Jeszcze. Myślę, że to już wszyscy. Cóż, pomimo przewagi liczebnej, gryfy z łatwością zwyciężyły. Zastanawiam się, czego tu chcieli. Szukali obozu. Ale niczego nie znaleźli. Zobaczymy, czy pojawi się ich więcej. Nie stanowiłoby to problemu. Ale teraz wróćmy do ogniska. Palce mi już odmarzają. O kurde. Okej, jest rano, więc chyba... bez przeszkód? O, to jestem. Przegapiłem coś przy okazji, oto twoje pieniądze. Niewiele, właśnie pozbyliśmy się całego oddziału rekrutów. Nic specjalnego. Co? Rekrutów? Tak, dobrze słyszałeś. Chcieli nas zaskoczyć, ale szczerze mówiąc było na odwrót. Jak zwykle musiałem coś przeoczyć. To zdarza się może raz na 5 lat. A jak z tobą? Wszystko poszło gładko? Nie wyobrażałbym sobie tego lepiej. No to gitens, czyli zmiana warty zrobiona. Idziemy dokończyć to zadanie z tym zielem. Już za moment, bo możemy iść teraz do wolnego obozu. A tam na pewno będzie się fajnie sprzedawało skręciki. Co? A, bo ja tutaj nie byłam, nie? W sumie moglibyśmy się tutaj rozejrzeć chyba. Myślę, że fajnie by było pozwiedzać dalej trochę terenu. Okej, tu jest dużo wszystkiego. O cholerę tutaj chodzi? Może ja stąd pójdę? Tu są jakieś dziwne nazwy, dziwne jakieś rzeczy. Nie podoba mi się to za bardzo. Nie powiem, że... no nie jest to nic, co by mnie tutaj satysfakcjonowało. Szczawik królewski, pięknie, moi drodzy. Cudownie. A tam wilki na górze się widzę pieklą na mnie. Przez chwilę myślałam, że ewentualnie wargi, ale nie, jednak wilki. Okej, moi drodzy, wróciłam, mi się kichło trochę. Lecimy z kolejnymi potworkami. Widzę, że trochę mnie ten preriowy odczep się ode mnie. Dobra. Tu są jakieś rzeczy. Tam są gobliny, kurna, na dole, tylko że ja nie wiem... ja mam je zabijać albo nie? W sumie to nie mam pojęcia. Okej, pierścień ochrony przed ogniem. Ciebie w sumie mogę stąd spróbować zastrzelić. Pięknie. Dobra, ja tutaj wcześniej byłam, ale nie chciałam się tutaj iść właśnie przez tego jaszczura. Ale na szczęście tutaj teraz już mogliśmy przyjść. Zatruta strzała, łuk kompozytowy, mięso kopacza. Dobra, zajrzymy jeszcze do tej jaskini, bo jest taka naprawdę dziwna. A potem wrócimy do Low. Ten trzeci rozdział też dosyć jest rozbudowany, wam powiem. Kurde, nie wiem, tam jest jakiś boss osiedla, czy przepraszam... nie wiem, one się na mnie wkurzą, czy nie? Co to jest, do cholery jasnej? To są małe szkielety? Milky Way, co jest w ogóle? Okej. One mnie nawalają z pięści? To jest jakiś easter egg, czy o co chodzi? Są twórcy moda, czy... stare monety z nich są, lagi. To nie jest normalne za bardzo, no
ale okej, nie będę chyba zadawać pytań. Trochę mnie pokierszowały. Widzę, że one nie atakują. Mogę? Okej. Okej, możemy. O co tutaj chodzi? O fakt, tu są wojownicy. What the fuck? Tu się coś dziwnego dzieje w tym miejscu. Ewidentnie, ale może coś ciekawego tutaj znajdę. Okej, witamy w honorowym kręgu. No dobra. Nie każdy zasłużył, aby tutaj leżeć. To jest na bank jakiś easter egg. Notatka Michelsa i Roperi. No dobra, nic się nie dzieje. Żałosny nieszczęśniku, ileż musiałeś przejść cierpień, abym wręczył ci ten klucz? Dziś nadszedł czas zmian. Wszystko zmieni się wraz z tym jednym Roperi. Aha, dobra! To wszystko zaczęło się od tej jednej monety. Czasami jedyne, czego potrzebujesz, to zaczyn w dobrym kierunku. Niech przyniesie ci tyle szczęścia, ile przytrafiło się mi, Michaels. To jest ten ziomal. W ogóle taka anegdotka. Ostatnio dostałam komentarz pod 5. odcinkiem właśnie z Legend of Asun, że właśnie ciekawe, bo ten właśnie ten Michaels, on nam dawał takie bezużyteczne przedmioty, typu pusty pergamin, albo szczotę, albo właśnie ten kapelusz, który mamy na głowie. Albo właśnie między innymi szczęśliwy klucz. I wiecie, ja tego postrzegałam to jako takie po prostu najgorsze gówno, no bo to był taki pstryczek trochę w nos faktycznie, że jesteśmy takim nieszczęśnikiem i w ogóle. I właśnie to mnie doszło, że ten szczęśliwy klucz otwiera właśnie tą skrzynię. Wy to rozumiecie? To jest powalone kompletnie. Dobra, wolny obóz. No to mnie naprawdę rozpieprzyło kompletnie, nie? Dobra, szukamy mojego zioma. Szukamy Low. Podejrzewam, że będzie gdzieś tutaj, na dole może. Mówił, że się spotkamy w wolnym obozie, więc ufam mu. Tutaj jesteś, myślałem, że już nie przyjdziesz. W każdym razie jesteś na miejscu. Tutaj pójdzie gładko, bo żaden książę nie będzie nam niczego zabraniał. Weź 25 skrętów. Superowo, stary. Lecimy. Dzisiaj mi się bardzo przyjemnie nagrywa odcinek dla was, także jest git. A ciekawe, czy mogę Ardamowi jeszcze raz sprzedać. Jeszcze raz kupisz ode mnie? A cię mogę zapytać? Szukam oka Dragira. Nie wiesz nic? Wojownik jest zainteresowany okiem Dragira. Muszę cię rozczarować, ale wybij sobie ten amulet z głowy. Nikt nie wie, gdzie jest, a jeśli ktoś wie, na pewno nie będziecie na niego stać. Zwłaszcza, że wątpię, że te magiczne właściwości, o których każdy wspomina, są prawdziwe. To tylko żołnierskie opowieści. Ty decydujesz, czy walczysz dobrze, a nie kawałek cyny z cennym kamieniem w środku. Rozumiem, co chcesz powiedzieć. Wiesz, gdzie coś o nim wiadomo? Zapytaj ludzi w klasztorze. Okej. Okay. Wojowniku, na pewno, siemano, na pewno kupisz dziele ode mnie. Tutaj to od razu będą kupować po trójce pewnie i Low bardzo dobrze o tym wie. Może co najwyżej taki Uwe nie kupić, ale widzę, że też trójeczkę bierze. Ortan to jest mój ziomal, też pięknie, po 3 skręty. Nie ma co z nimi nawet dyskutować, oni po prostu biorą w ciemno. Dzień dobry, witam. Możliwe, że Worin nie weźmie, ale możliwe, że i tak weźmie. Zielsko. Ja nawet nie muszę do środka chyba wchodzić. Nie wszyscy ode mnie kupią. O, Fitchowi nie mogę sprzedać. Calvin, siema. W sumie teraz chyba mogę cię okraść. 120. Kurde, dalej nie mogę. Wiesz coś o oku Dragira? Masz na myśli ten amulet? Dokładnie, jestem zainteresowany kupnem. Chcesz go kupić? Chcesz sobie sprawić, że ta rzecz jest warta?
Rzeczy samej. Znaczy, chcesz go tylko kupić? A innym wypadku, po co bym o niego pytał? Jest znany ze swojego niepoliczalnego bogactwa. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto jest jego obecnym właścicielem. Ale musi to być ktoś, kto ma dużo pieniędzy albo jest złodziejem. W obozie prawdopodobnie nikogo takiego nie znajdziesz. Popytaj w mieście lub w klasztorze. Może uczeni wiedzą coś więcej. Mam dla ciebie małą wskazówkę. Od początku wiedziałem, co masz na myśli. Następnym razem bądź bardziej subtelny. Ale jeśli chcesz zgrywać dostojnego, to zaopatrz się w odpowiednie ubranie. Co ty do mnie pierdzielisz, człowieku? Nie mam pojęcia. Dobra, 9 skrętów nam zostało. A Lukę mogę już okraść, czy jeszcze? Mogę. Pas zręczności miał chłop. Kurde, dobra. Johannes, kupisz ziołka? Kupisz. Jeszcze 5 sztuk mi zostało. Moczy morda. Możliwe, że kupi jeden. Tak, kupił jeden, bo go nie stać pewnie na więcej. Dobra. Kort, będziesz chciał ziele. Tak, zostało mi jeden skręcik, dobra. To ten wojownik myślę, że weźmie. A nie, jeszcze mam 2 do sprzedania? What the fuck? Coś mi tutaj matematyka chyba nie działa. Co tam? Jak ma być? Nie wiem, stary. Chciałam pytać, czy ziele kupisz? Co jest, że tutaj nie mogę ludziom ziela nagle sprzedawać? Czy już nie mam i się coś zbugowało? Nie mam już chyba. Nie wiem, idziemy do low, no bo wychodzi, że wszystko. Sprzedałem wszystko. Jesteśmy na czas, teraz idziemy do klasztoru. Znam tam dobrego klienta. Na co więc czekamy? Wkrótce do ciebie dotrę. Dobra, no to w takim razie, skoro i tak w klasztorze o oku mamy się co nieco dowiedzieć, no to do klasztoru. Aż się gra delikatnie zbugowała. Pytanie, czy Low czeka na zewnątrz, czy w środku? Zobaczmy. No nie widzę go tutaj, więc chyba jak już to w środku będzie. A jak nie, to na niego trochę zaczekamy. To co, to może pójdziemy do Alastora się zapytać w takim razie? Myślę, że Alastor mi co nieco może powiedzieć o tym oku. Szukam oka Dragirat. Przypadkiem nic o nim nie wiesz? Szukasz oka? Szczerze mówiąc, jestem trochę zakłopotany. Nigdy tak naprawdę nie zajmowałem się tym tematem. Nie wiem też, czy jest tu ktoś, kto specjalizuje się w tego typu obiektach. Więc w większości przypadków to tylko bajki, które ktoś spisał na pergaminie. Rozumiem. Możesz pójść do opactwa. Na twoim miejscu poprosiłbym Karadora o radę. Karadora, no kurde, mieszanie w tego Karadora w to. To nie jest najmądrzejsza rzecz. Ale chyba nie mamy wyboru. Szukam amuletu z pewnej legendy. Poradzono mi zapytać członków zakonu, ale jakoś wszyscy do tej pory wydawali się zakłopotani. Dlatego cię szukam, Karadorze. Jakiego dokładnie przedmiotu? Oko Dragira jest przypisywane Dragirowi. Wiem, o czym mówisz, legenda jest mi dobrze znana. Jednak i ciebie muszę rozczarować. Oko Dragira, choć cenne, nie jest szczególnie interesujące, jeśli chodzi o jego magię. Nie zajmujemy się tak trywialnymi rzeczami. Musisz udać się do kogoś, kto specjalizuje się w historii. O kim mówisz? Nie mówię o konkretnej osobie, ale o historyków. W mieście na pewno kogoś znajdziesz. Dzięki. Jeszcze jedna rzecz, zanim pójdziesz. Otrzymałeś ode mnie niezwykle ważne zadanie, a następnie przychodzisz do mnie, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się nieistotny przedmiot. Więc zastanawiam się, co to znaczy. Nie martw się, te sprawy są bardziej powiązane, niż ci się wydaje. W sumie to prawda. Dobra, co jest z tym Low? Przepraszam bardzo. Musimy na niego zaczekać, ale nie widziałam go nigdzie. Chyba, że faktycznie stoi przed.
Możliwe, że tak jest, że teraz dopiero przyszedł, albo stoi gdzieś naprawdę. O, tu jesteś teraz. Super. Stać. Coś się stało? Co masz w tej paczce? Tylko parę ziół. Otwieraj. Hej, to nie twój interes, on należy do mnie. Chcesz, żebym cię aresztował? Chcę się do cholery teraz dowiedzieć, co tam masz. Spójrzcie tylko, świeżutkie ziele. Wiedziałem, że chcesz coś przemycić. Nie jesteśmy w mieście, tylko w klasztorze. Rzeczy zostaną skonfiskowane i bieda ci, jeśli znowu spróbujesz sprzedać to swoje śmierdzące zielsko. Co tak stoisz? Nie masz się na co gapić? Zjeżdżaj stąd. Nie możemy tu porozmawiać. Chodź za mną. No to mamy przypał. Głupio ci co? W rzeczy samej nie sądziłem, że mogą nas tu sprawdzić. Niezły przypał, ale co teraz zrobimy? Musimy odzyskać to ziele. Jak chcesz tego dokonać? Zgaduję, że niewiele tutaj wskuram, ale jeśli się nie mylę, to nie zauważysz, że jesteśmy w zmowie. W takim razie będziesz mógł się tam rozejrzeć bez wzbudzania podejrzeń. Okej, odzyskam paczkę. Informuj mnie na bieżąco. A jak ja mam to niby kurna zrobić? A, możemy go po prostu okraść. Trudna kradzież. Klucz do klasztornej piwnicy. Co było nie tak z tą paczką, którą odebrałeś mężczyźnie? Paczka zawiera sporą ilość bagiennego ziela. Później ją spalimy. Tak rozkazał książę. Do tego czasu przechowywana jest w klasztornej piwnicy, do której dostęp ma tylko nieliczne grono. Tak jak ty. Masz absolutną rację i strzegę je jak własnego oka, dlaczego jesteś zainteresowany? Tak po prostu. Nie mam nic lepszego do roboty. Też chciałbym mieć wolne. Dobra, ale gdzie jest klasztorna piwnica? Przepraszam bardzo, w sumie. Cześć, Atanor. Klasztorna piwnica. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest, do cholery jasnej. Tutaj były te chaty rekrutów. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak jakby tutaj, ale przecież ja mam ten... Jakby go tak sprowokować? Słyszałem, że jesteś naprawdę słabym wojownikiem. Kto tak mówi? Wystarczy na ciebie spojrzeć, wyglądasz jak błazen. Naprawdę. A kiedy to się myłeś? Śmierdzisz, jakbyś wyczołgał się z dupy, ścierwojada. Pewnie wygrałeś wszystkie poprzednie walki swoim zapachem. Jak to się stało, że w ogóle zostałeś zwerbowany? A może byłeś ciotą kapitana? Chłopcze, gdybym był tobą, uciekałbym naprawdę szybko, zanim się rozmyślę. Cóż, dziewczyny z burdelu mówią, że mają problem ci postawić. Skąd ty... Wystarczy zdecydowanie posuwasz się za daleko. Dam ci takie lanie, że będziesz to czuł przez najbliższe 3 miesiące. W takim razie zobaczymy, czy nadal uważasz, że jestem brudny... burdasem. Było głupie chyba, co ja zrobiłam, nie? Tak, no bo jeszcze ten mnie bije. Dobra, F12. Ja się zapisałam przed tą kradzieżą, także chyba git. Dobra, nie będziemy go prowokować, bo to jest takie, wiecie, gdybyśmy nie mieli chyba umiejętności kradzieży kieszonkowej. Ale warto było posłuchać tych tekstów, myślę. A ja gdzie się zapisałam? No co ty pierdzielisz, że się nie zapisa... Naprawdę? No dobra, no. To idziemy jeszcze raz w takim razie do Karadora. Niech się tutaj wszystko zaktualizuje. Gdzie jest klasztorna piwnica? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, aż w sumie się tepniemy od razu pod klasztor z powrotem. Nie chce mi się biegać. O, no i Low tutaj i tak już jest. Dobra, dobra. Idziemy jeszcze raz. Klasztorna piwnica. Ja się muszę tutaj ładnie rozejrzeć, bo ja w sumie nie wiem, gdzie co jest. Dobra, na luzie, stary. Co ty robisz? Myślałam, że chłop chce skakać z mostu. Okej, dawaj to.
tutaj możemy jeszcze zapytać. Dostęp do nieliczne grono. Gdzie jest klasztorna piwnica? No trzeba by się przejść tutaj teraz aktualnie wszędzie. Wiemy, że te jedne drzwi, które tam były, to są zamknięte. No piwnicy raczej nie ma na wieży, ale ja się chętnie tutaj w sumie przejdę. Sycący gulasz tu był. Esencja, no dobra. Jakaś mikstura też na dachu. Dobra. On powiedział, że on strzeże wejścia do piwnicy, ale to jest gówno prawda przecież. Ty, a to nie tu jest piwnica w takim razie? Nie mam pojęcia. Możliwe, żeby było info, że nie mam, wiecie, możliwości. Dobra, ktoś się tutaj... Wyzwolony orzeł. Ktoś się sapał, że tutaj wlazłam, ale to już mało ważne. Nie, to był kozi ser też za darmo. Dobra, ale pozbieramy wszystko, co tutaj jest. Najwyżej zapłacimy karę. Nie no, wydaje mi się, że tutaj jest ta klasztorna piwnica. Paczka ziela, super. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Okej, dużo piwa. Czy mnie to satysfakcjonuje? Nie wiem, ktoś tu coś marudził. Dobra, idziemy do Low w takim razie z tą paczką. Mam paczkę. To świetnie, czy wszystko nadal tam jest? Spójrz. Wydaje mi się, że wszystko jest. Tutaj na pewno niczego się nie pozbędziemy, ale zrobiłeś już dla mnie za dużo. Resztę zajmę się sam. Jeśli teraz policzę, sprzedać 20 skrętów w porcie, 15 w Mentuli, 25 w mieście i 25 w wolnym obozie. Łącznie 85 skrętów, a na dodatek dałeś Mentuli zniżkę. Więc wziąłeś dokładnie 1625 roperii. Możesz zatrzymać 300. Jesteś mi winien 1325. Zło chłopak, myśląc tak dużo złota, wielu pokusiłoby się o ucieczkę. Za to, że byłeś tak zadowolony, zachowaj sobie jeszcze 100. Jak wygląda sprawa z przepisem na modlą? Wygląda na to, że bardzo ci na tym zależy. W końcu mi pomogłeś, więc mam dla ciebie jakieś zaufanie. Zgoda, nie obejdzie się bez zapłaty. 250 i przepis jest twój. Okej, Bimber, coś tam. Czekaj, 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 Low. A gdzie znajdę smoczą duszę? Chcesz ją zdobyć? Właściwie jestem przeciwny wyrywaniu tak cennych i pięknych roślin. Jednak skoro mi pomogłeś, zaufam ci pod tym względem. Znalazłem ten okaz w starym, zrujnowanym zamku na pustkowiu. Ściany były mocno zbutwiałe. Najprawdziwsza ruina. Niestety nie wiem, jak się tam dostać. Minęło dużo czasu, a pustkowie jest dla mnie zbyt zawiłe. I tak nigdy nie dotarłem dalej niż do ruin. Czyli my tam byliśmy. Czyli jeżeli ja teraz użyję teleportera do wieży mgieł chyba, znaczy do wieży maga, to chyba będzie to. Bo tam był zamek, nie? Bardzo możliwe. O cholera. Za blisko mi trochę tepło. Szkielety biją mocno. Mamy jeszcze chwilę czasu. Spróbujmy tutaj wejść. Chyba, że to... Chyba, że to nie tutaj. Dobra, pomniejsze szkielety to tam na spokojnie. Oh my fucking god. Co to kurna jest? To chyba nie tutaj mam szukać tej rośliny.
No nie, bo to jest wieża maga. Oh my god. Gdzie to jest na mapie? W samym środku pustkowia. No to pięknie. Powiem tak. Może na razie nie próbujmy. Ruiny zamku. Ale ruiny zamku to nie musi być wcale tutaj, nie? Ruiny zamku mogą być też gdzieś indziej. I tak chyba jest też w istocie. Że to nie jest do końca to miejsce. Dobra. Ale i tak musimy troszeczkę jeszcze pozwiedzać, żeby było fajnie. Okej. Tutaj też te zębacze. Czemu mnie piorun? A, bo to jest ten taki dziwny piorun. Który nam przyspiesza. Okej. Są wargi. Jak tam warga ładnie z tego łuku wchodzi. Kurde, tutaj jeszcze tona wszystkiego jest. Cieniostwory, wojownicy goblińscy. Dobra, na spokojnie chyba możemy zerknąć tutaj na ten teren. Gobliński wojownik. Okej, ładnie, pięknie. Kolejny poziom. Okej, jak mnie zaspamią, to będzie niemiło. Tego wojownika bym chciała. Dobranoc, halo. Okej, to byli wszyscy. Pięknie. Dobra, no jak tu już tutaj jestem, no to oczywiście będziemy zwiedzać. Pójdziemy też zaraz jeszcze do wolnego obozu, zanim zakończymy odcinek. Nauczymy się więcej strzelania z łuku, bo możemy przeskoczyć kolejny próg punktowy. I myślę, że to się przyda. Cieniostwora też słychać na górze. Tutaj jakieś pierdółki. Znowu mnie piorun trzasnął. Goblińskie jagody, super. Skrzynia. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. A i tyle. 53 sztuki złota. Tam na górze? Co tam na górze jest? Nie mam pojęcia. Tu jest w sumie ślepy zaułek. Znaczy tam jest zębacz na dole, ale tam chyba nie chcemy schodzić raczej. Dobra. Zerkniemy jeszcze, czy tutaj gdzieś mnie doprowadzi dalej ścieżka. A jak nie, no to będziemy spadać. Okej, jestem trochę... Są dwa cieniostwory, ale to nie jest problem. Szczególnie, że sobie ładnie radzę. Jest smoczy zęba, czyli to już jest większy problem chyba dla nas. A tutaj można wejść na górę. Okej, łuk jesionowy. O, tu dalej można wchodzić. Okej. Nie wiem, gdzie ja wchodzę teraz w tym momencie. To miejsce wygląda... Czy to jest... Ojejku, dobra, nawet nie musieliśmy się tepać, no patrzcie. Dobrze, no to już miło. Dziękuję, witam serdecznie. Dobrze ja idę? Dobrze idę. Dobra, no to idziemy zahaczyć o Flinta. Przeskoczymy sobie próg punktowy, jeżeli chodzi o łuki. I w sumie...
Ciekawi mnie, co dalej będziemy rozwijać postać, bo nie mam za bardzo pomysłu co do tego. Co by dalej dawać? Można by było w siłę trochę dopakować. Ale w sumie to powinnam robić wcześniej. Posługiwanie się łukiem. Co? Musisz znaleźć innego nauczyciela. Co ty pierdzielisz? O, to do bandytów. Tak czy siak, dobra. Obóz bandytów. Lecimy, niech mnie ziomal nauczy. I na tym poprzestaniemy. Kelron mnie może uczyć dalej, także to akurat na plusik. No i fajnie. Myślę, że dzisiaj ładnie nam się odcinek udał. Dwa kłościki zrobione, w sumie pełne. O ucznictwie. Przeskakujemy próg. Super, 74, a tak naprawdę 64, bo mamy pasek. Zręczność już nie będziemy pakować. Siłę też już się nie opłaca pakować w sumie. Możemy broń jednoręczną troszeczkę podmaksować. Co wy na to? Myślę, że to będzie dobry pomysł. I może spróbujemy się nauczyć alchemii. Bo jednak możemy też robić mikstury przecież z wykorzystaniem szczawy królewskiego. Ja ich trochę też mam. Więc też będziemy mogli tutaj coś porobić. 17 mamy goblinich jagód. Jeżeli chodzi o szczaw królewski, mam też 17. I 14 mamy smoczych korzeni. Myślę, że jakbyśmy dobili do 100 siły, to by było naprawdę dobrze. W sumie. Bo zręczności chyba nie będziemy potrzebować więcej, podejrzewam, niż te 140. No ale zobaczymy jeszcze. Tak czy inaczej będziemy chyba celować, moi drodzy, w alchemię powolutku. No i tą broń jednoręczną byśmy mogli tutaj podwyższyć, plus część mikstur zrobić pod siłę, żeby mieć lepsze obrażenia jednak z broni białej. Także myślę, że to jest dobry plan. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dajcie mi też znać odnośnie tych mikstur z czerwonych kryształów. Ja myślę, że weźmiemy mikstury do życia, nie mikstury do siły. Bo siłę możemy zrobić ze smoczych korzeni i to całkiem dużo, bo możemy zrobić na przykład 4 miksturki, to będzie 12 punktów i resztę zeżreć, na przykład tych smoczych korzeni. Albo zrobić tych mikstur 5. Myślę, że takie 100 siły będzie dobre w ogóle, jeżeli chodzi o grę. Także chyba mamy całkiem fajną postać i zobaczymy, jak to się będzie jeszcze dalej rozwijać. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Ja lecę montować dla Was ten film i to tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć!